Doda, to pokaż, jak to będzie. I ona z tą aktorką taką bardzo piękną, ale dużą dziewczyną się po tym łóżku po kolei pokazywała wszystkie pozycje. Jakie jest najintensywniejsze wspomnienie z tego całego planu? O kurczę, to bardzo trudne, bo naprawdę tych intensywnych wspomnień było tak wiele. Ale no, z takich fajnych wspomnień na pewno te 3 dni na jachcie, które spędziliśmy, to były super fajne dni. Kiedy jeździliśmy po całym Cannes samochodami tymi pięknymi i Kasia Figura, Paulina Gałązka w tych samochodach z szampanami i ludzie stawali na ulicach. Francuzi machali do nas, robili nam zdjęcia, oni strasznie kochają kino, mają ogromny szacunek dla artystów i widać było, że oni się tak w ogóle na maksa cieszą i my się wszyscy czuliśmy jak wielkie gwiazdy, chociaż przecież tam nas nikt w ogóle nie zna. To było super. Dzień, kiedy kręciliśmy tak zwaną złotą imprezę, kilkuset statystów pomalowanych na złoto, 25 aktorów profesjonalnych, jak się ładnie mówi, czyli sex workerów, aktorów grających w filmach porno. To był bardzo intensywny dzień i ja jestem bardzo zadowolona z tych rezultatów i jako reżyserka nigdy nie miałam do tej pory okazji reżyserować scen z tak wielkim rozmachem, więc to było bardzo ekscytujące przeżycie, bardzo. I na sam koniec, co czuje serce reżyserki, patrząc na główną scenę erotyczną Pauliny i Giulio? No wiesz, no to jest scena, którą sama wymyśliłam, oczywiście we współpracy z aktorą i z Dodą, żeśmy wspólnie całą choreografię tej sceny wymyśliły, to jest... Tak się mówi, choreografia. Tak, bo to się robi choreografię, to jest bardzo konkretne, zresztą Doda ze swoją taką koleżanką dosyć dużą, jak przyszli aktorzy, ja już byłam bardzo zmęczona i ja mówię, Doda, to pokaż, jak to będzie i ona z tą aktorką taką bardzo piękną, ale dużą dziewczyną się po tym łóżku po kolei pokazywała wszystkie pozycje, teraz raz ty na niej, ty ona na nim i tak dalej, a ja zdecydowałam się tą scenę zostawić w mastershocie dla większego autentyzmu i wierzę, że to jest scena nakręcona dla kobiet, znaczy to jest taka scena, którą nam się dziewczynom podoba.